Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clicker Heroes 2. Na samym wstępie dziękuję za ponad 300 łapek pod pozytywnym odcinkiem, znaczy pozytywnym też, ale pod poprzednim. Wiem, że ma to jakby sporo wspólnego z tym, że w poprzednim materiale ogłosiłem konkurs. Zresztą dzisiaj wyłonimy sobie zwycięzcę, który otrzyma klucz do Clicker Heroes 2. O, rybka. Następny konkurs będzie, wy jej nie widzicie, bo mam przysłania ten to, gdzie będziemy losowali, ale właśnie kliknąłem sobie rybcie. W każdym razie, kolejny konkurs będzie w następnym odcinku, także jeżeli nie chcecie przegapić, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Zbliżamy się do 36 tysięcy subskrypcji, więc fajnie. Może nawet jak już to widzicie, to 36 tysięcy subskrypcji mam, więc jakby do przodu, ciągle do przodu, tak? Więc to jest jak najbardziej spoko sprawa. No i dobra, słuchajcie, już bez przedłużania, wybierzmy sobie zwycięzcę, tak jak widzicie, a tutaj random pick winner, 289 unikalnych komentarzy, więc właściwie unikalnych użytkowników znaleziono. Czyli w sumie chyba dwa razy mniej osób niż zgłosiło się pod poprzednim odcinkiem z konkursem, więc cóż, macie, niby wiecie, niby słabo, że coraz mniej osób się zgłasza, ale z drugiej strony powoduje to, że macie coraz większą szansę na wygraną, jeżeli napisaliście komentarz. Dobra, klikamy randomly pick winner i zobaczmy, co nam wyskoczy. Chciałem wygrać Clicker Heroes 2, uwielbiam klikery i grałem dużo w jedynkę. Okej, okay, Rafcio, w takim razie od razu sobie skopiuję twój e-mail, żeby zaraz po odcinku móc do ciebie napisać. Oj, dziękuję wszystkim, którzy mi w tym momencie napisali na zdrowie. Ostatnio było mi bardzo miło, napisaliście mi na zdrowie. Widziałem w komentarzach i było mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Dobra, już sobie wyłączymy to. Okej, dobra. No i może zajmiemy się już samą grą. Oczywiście gratuluję zwycięzcy, przypominam, że to nie jest ostatni konkurs i że następny będzie prawdopodobnie w kolejnym właśnie materiale. Czy chcę plus 100% damage'a na resztę świata? No nie za bardzo. O, to jest fajne. Plus 200% golda na 5 stref. To może się nawet przydać. Ogólnie, na jakim jestem świecie? Aktualnie jestem na świecie czwartym, tak samo jak byłem w ostatnim odcinku. Ogólnie mało grałem od ostatniego odcinka, jeśli mam być szczery. Jakoś tak, w ogóle, poprzedni materiał nagrywałem przed meetupem, a potem, wiecie, miałem masę rzeczy do zrobienia. Jakoś tam potem pojechałem na meetup, naprawdę. A może nagrywałem go po meetupie? Nie, musiałem go przed nagrywać. Musiałem go przednagrywać, bo pojawił się 1 września, a meetup był 1 września, więc musiałem go nagrać przed meetupem. Tak to właśnie było. Tak czy owak, no jakoś tak, nie wiem, nie miałem ochoty po prostu za bardzo grać w Clicker Heroes między tymi odcinkami. Trochę pograłem i jestem na świecie czwartym niby ponownie, więc ktoś powie, a ale żeś pograł. Ale przeszedłem ten świat czwarty już raz, robię go drugi raz, nie wiem czy się opłaca, muszę zobaczyć. 7000 punktów doświadczenia za jednego potwora, a tu będziemy mieli aż 9 punktów doświadczenia, to nawet nie jest aż tak dużo punktów życia, no tu będą dużo mocniejsze potworki, tu jest dużo tańszy koszt itemów, chyba na dżungli się, wiesz, w sumie tutaj dżungla dżungli nierówna z tego co widzę, bo tu 59% kosztują itemy jakby, 237%, czyli tu są najdroższe przedmioty na tym drugim świecie do tej pory, jakie miałem. To też są takie, no okej, 85%, ale to też nie jest jakoś dużo, tu 160 było poprzednio. No więc w każdym razie stwierdziłem, że asekuracyjnie, że wolę, zawsze staram się robić dwa razy ten sam świat, więc dlatego jesteśmy ponownie na czwartym. Wiem, że to może ten, może komuś się wydawać, że w takim razie, że no nic ciekawego, ale jednak mimo wszystko zawsze warto sobie ten, mówię, drugi raz świat jeszcze zrobić, ponieważ no jakby chodzi o te punkty doświadczenia, tak? Wraz z poziomami rośnie wasz damage, to nie każdy wie, ale każdy poziom daje wam boost do damage'a. No i co za tym idzie, no jakby to jest właśnie istotne, żeby ten poziom mieć po prostu jak najwyższy. Co ja chcę? Plus 1 do treasure chestów, jak najbardziej ok. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z siebie, ponieważ mój plan na dzień dzisiejszy na razie udaje się praktycznie w 100%. Wymyśliłem sobie gdzieś tak koło godziny 16, że pójdę spać, tak koło godziny 15:30 stwierdziłem, dobra, pójdę spać, albo o 15 i stwierdziłem tak, okej, o 15 pójdę spać, o 17 będę na siłowni już, o 18 z niej wyjdę, plus minus, czyli będę godzinę, w domu będę 18:30 i około 18:30 właśnie zacznę nagrywać. Teraz, kiedy nagram ten odcinek, jest aktualnie 18:50, ale nagram już 5 minut, więc zacząłem prawie wszystko, widzicie, mój plan idzie prawie idealnie, sobie wszystko policzyłem.
Jestem pod wrażeniem, powiem wam, że byłem w stanie jakby trzymać się własnego planu, bo ja często mam tak, że coś planuję i później te plany ulegają bardzo szybkiej zmianie. W zależności od tego, czy mi się chce gdzieś iść, czy nie. Czasem mam tak, że tak mi się nie chce iść na siłownię. Miałem teoretycznie iść dzisiaj rano, no i właśnie i tak sobie przełożyłem na wieczór. Ja nie za bardzo, powiem wam, lubię na siłownię chodzić wieczorem, ponieważ jest dużo osób. Ponieważ jest dużo osób, a ja nie lubię, jak jest dużo osób, po prostu. Nie wiem, to nie to, że się wstydzę czy coś, tylko nie wiem, jakiś... Wolę być sam po prostu, dużo pewniej się czuję, czy coś, nie wiem, jak to można inaczej powiedzieć. Też, no wiecie, nie ma żadnej kolejki do maszyn, ma, no w sumie wszystko, co tam sobie wymarzycie, no to możecie sobie na tym ćwiczyć i no jakby nikogo nie ma, tak? Więc możecie ćwiczyć na czym chcecie. Jak na przykład jest dużo osób, no nie zrobicie tak na przykład, że ćwiczycie na trzech maszynach jednocześnie, no bo spora szansa, że wam ktoś zajmie. No wiadomo, tam można ćwiczyć na zmianę, ale też mi się nie chce tak jak, wiecie, jakiś gościu 2 na 2 metry i wiecie, zmieniać co chwilę tego ciężaru, to też mi się nie chce na przemian jak ja ćwiczę i na przemian jak on ćwiczy. Jak ja bym zaczął ćwiczyć jego ciężarem, to mi się chyba połamał. Dobra, w każdym razie. Dobrze, moi drodzy, dosyć gadania o siłowni. Skupmy się może na samej grze i na tym, co ja w ogóle tu mam. Szczerze nie wiem, więc to będzie dla mnie też ciekawe doświadczenie, bo nie pamiętam, po co ja tu poszedłem. Szansa na krytyka i złoto z bossa, okej. Gold received, szansa na treasure chesta i critical damage. Okej, widzę, że idę w critical damage i ogólnie w zarabianie z tego, co tu widzę. Gold received i szansa na treasure chesty, gold received haste i energia. Znowu? Bonus gold, treasure chest, click damage, o tu wyjątek, click damage, oczywiście haste też. Tego haste'a aż tak dużo aktualnie chyba nie mam, ile my go mamy? 520 to jest prędkość automatora, 416, no więc to daje mi 63 kliknięcia na clickstormie, no nie jest to nic zbytnio imponującego. Możecie mi ogólnie dać znać, pod co wy byście poszli teraz w tym skill tree, bo ono jednak drzewo jest ogromne. Ja się poważnie zastanawiam, pod co teraz warto iść. To będzie dobre. Jak dodamy 3 kliknięcia do multiklika, to zaraz zobaczycie, o ile mi tu wskoczy. Teraz mam 84, a zobaczycie, co się stanie, jak dodam to. Pyk. 96. No różnica jest kolosalna. Już to tłumaczyłem na paru odcinkach, dlaczego tak jest, dlaczego nie dodały się 3. Tylko jakby wyskoczyło dużo więcej. No to wynika z tego bonusu z haste'a, ale już to tłumaczyłem odcinek temu chyba nawet. Więc jakby nie chciałbym tego mówić po raz kolejny, bo to po prostu wiecie, z odcinka na odcinek mówiłbym ciągle to samo, a tego wolałbym uniknąć. Swoją drogą, powiem wam, dzisiaj tak sobie szedłem i doszedłem do wniosku. Śmieszne takie, wiecie, śmieszne takie złożenie. Doszedłem. W każdym razie, że na YouTubie, pamiętam, jak zaczynałem nagrywać, to zawsze chciałem jak zaczynałem nagrywać, to zawsze chciałem wypracować sobie jakby taki kanał, gdzie cokolwiek nie wrzucę, to będzie miało ileś wyświetleń. W sensie nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Pamiętam, że zawsze miałem takie może nawet trochę zazdrościłem tym dużym kanałom, że mają tak, że oni cokolwiek nie wrzucą, to ktoś to zobaczy, bo wiadomo, że jak się zaczyna na YouTubie, to jest tak naprawdę ciągła walka o wyświetlenia. No w sensie, wiecie, jeden film wasz może mieć 100 wyświetleń, a drugiego, nie wiem, nikt nie obejrzy. Będziecie mieli 9 wyświetleń na przykład. 9 waszych wyświetleń, jak sprawdzacie, ile jest wyświetleń. No to jest takie klasyczne początki. Oczywiście pomijając kanały, które jakoś bardzo szybko wyskakują, bo takich kanałów jest teraz coraz więcej, które bardzo szybko się wybijają. Ale w każdym razie, jak sobie zdałem sprawę, że kurczę, bardzo się cieszę, że w sumie udało mi się to osiągnąć. W sensie to, o czym kiedyś jako małe dziecko w sumie wtedy marzyłem, że udało mi się to osiągnąć. I wiecie, to nie jest tak, że się chwalę czy coś takiego, tylko dla mnie to jest fajne, że wiecie, ja coś wrzucę i nawet jeżeli to będzie gra, która się komuś nie podoba, to zobaczy, zajrzy ktoś, oceni, nawet negatywnie, ale zajrzy, zobaczy to, rozumiecie, o co chodzi. Też często mi piszecie, że... Znaczy zdarzają się takie komentarze, może nie, że często, że na przykład taka gra was nie interesuje, ale oglądacie, bo lubicie, nie wiem, mój głos, albo jak mówię, to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo miłe. I po prostu tak jakby... Czasem wydaje mi się, że warto o tym mówić, tak? Jakby czasem wydaje mi się, że warto o tym mówić, bo to też nie jest tak, że... Ja sobie tu siedzę, nagrywam i wy sobie coś tam piszecie i ja w ogóle tego nie czytam, nie? Ja tu jestem alfą i omegą, bo tak nie jest, bo każdy kanał tworzą widzowie, tak jakby
gdyby nikt nie oglądał telewizji, to telewizji by nie było. Gdyby nikt nie oglądał YouTube'a, to YouTube'a by nie było. Gdyby nikt nie oglądał mnie, no to... Czy ja bym nagrywał? To jest dobre pytanie. Czy ja bym wtedy nagrywał, gdyby mnie nikt nie oglądał? Na pewno nie robiłbym tego tak systematycznie, jak robię teraz. Nie wiem. Powiem wam, że ja rok nagrywałem i praktycznie nikt mnie nie oglądał, jak zaczynałem właśnie nagrywać. I w ogóle wbijajmy sobie tu poziom, mamy już, przerzuciliśmy się teraz na te, na żelazne bronie. Jeszcze te skórzane będziemy musieli, ale to już wiadomo, że przeskoczenie teraz, kupno nowych przedmiotów to będzie całkiem proste. Gorzej będzie, jak będziemy musieli przeskoczyć znowu jeden wyżej. Nie pamiętam, co jest po żelaznych. O, już mam 50 tom, to zaraz zobaczycie, jak się zmieni wygląd tego. Pyk. Walnijmy tym krytycznym ciosem. Najlepiej jest multiklikiem, bo jednak... Okej, okay, teraz mam 64 tylko kliknięcia, ponieważ ja mam... Tutaj też mam takie ulepszenie, że po zabiciu potwora zyskuje haste. To gdzieś tu jest. Gdzie to było? O, increases your click damage. Nawet konkretna ilość. Oto. Tu sobie możecie przeczytać, zwiększa mój haste, kiedy zabiję potwora. Dlatego teraz mam mniej kliknięć, no bo dawno żadnego potwora nie zabiłem. Dobra, zwiększę sobie ten click damage, w sumie co mi szkodzi. No właśnie, nie pamiętam, o czym mówiłem. Coś chyba o tym, że jak zaczynałem, to ja bardzo dużo nagrywałem dla siebie, wiecie? Bardzo dużo nagrywałem dla siebie, bo nikt tego w sumie nie oglądał. Zaczynaliśmy zresztą z grupką znajomych. Ja muszę na ten temat nagrać osobny film, bo ja ciągle o tym opowiadam. Ale jakby... no wiecie, ciężko jest to... Nie ma żadnego takiego jednego filmu, w którym znajdziecie całą, nie wiem, dawkę informacji o tym, jak ja zaczynałem i w ogóle... Generalnie powiem wam, na YouTubie to nie jest tak łatwo chyba, mi się wydaje, nie wiem, jakoś tak, nie wiem, trzymać się, sam nie wiem, jak to nazwać, w sensie YouTube jest dosyć, jest hobby, na pewno jest hobby dla mnie, hobby, które również pozwala mi trochę zarobić. Kiedyś z YouTube'a nic nie zarabiałem, no teraz trochę zarabiam. Nie, że jestem jakiś bogaty, utrzymać bym się z tego nie utrzymał, ale mieszkam jeszcze z mamą. Tak tylko mówię, że mieszkam jeszcze z mamą, więc na szczęście nie muszę się utrzymywać, ale zawsze mogę sobie jakoś dorobić, ale no... Zanim ja zacząłem zarabiać na YouTubie, to chyba minęły 3 lata, 2 lata na pewno. Czekajcie, kiedy ja... W 2012 zacząłem nagrywać, w 2014 wziąłem się na poważnie za kanał Oglądaj, jeśli chcesz. Zacząłem wtedy poradniki z LoL'a, które są po dziś dzień. Tam możecie sobie je odkopać. Wtedy zacząłem. Tak, i zarabiać jakoś tak, że zarabiać to 2016, 15, to po 4 latach? 3-4 latach. I to wiecie, to było takie kwoty rzędu 30 zł miesięcznie. To więcej kieszonkowego od mamy, co miesiąc dostawałem, więc powiem wam, no w sensie, gdyby to nie było hobby, gdybym tak w sumie od początku dążył do tego, że nie wiem, bo niektórzy, pamiętam, że na początku właśnie, to bardzo mocno weryfikuję, gdyby to nie było hobby, to ja bym się poddał już na samym początku, w sensie gdybym, w sensie, no wiecie, no bo okej, okay, nagrywam coś i tak jak mówię, dopiero zaczęło coś wypalać. Pierwsze 10 widzów zdobyłem 2 lata po tym, jak zacząłem nagrywać. I wiadomo, że ja tu może jestem jakimś ewenementem, bo no znam przykłady kanałów, które są chociażby teraz bardzo popularne i swoją popularność zbudowały w 2 lata, 3 lata na przykład. To jest oczywiście, to jest takie przykłady są jak najbardziej popularne i jak najbardziej w ogóle szanuję takich ludzi za pracę, za wysiłek włożony w kanał. Za to, co robię, jakby... Ja powiem wam tyle, no szanuję każdego, kto w sensie na YouTubie... Nie, bo to teraz może zabrzmieć tak, że szanuję każdego, kto osiągnął coś na YouTubie, a innych ludzi to nie szanuję. To nie o to mi chodzi. Oczywiście mówię tutaj, że to jest jakby kwestia, że no... Każdego YouTubera na swój sposób szanuję. Każdego YouTubera. Już teraz nie wiem, czy... Musiałbym się zastanowić, czy na pewno każdego. Ale raczej tak. Raczej tak. No nie wiem. Pod warunkiem, że ktoś jakiejś tam, wiecie, strasznej... nie wiem, patologii nie robi, czy coś takiego.
To chyba tak. Nie wiem, w sumie. Nie będę się jednak pod tym zdaniem podpisywał, bo jak się zastanawiam, to nie jestem pewien. To nie jestem pewien. Dobra, bo się rozgadałem na temat YouTube'owy, a my sobie zobaczmy. Jungle, Frozen, okej, okay, mamy, ten świat kolejny będzie zimowy, ale to już chyba mówiłem nawet. No ale dobra, no najlepiej przejść ten świat czwarty, no bo wiecie, jakbym teraz przeskoczył na ten świat piąty, to okej, okay, zacząłbym go od początku, ale jakbym chciał wrócić na świat czwarty, to nie zacząłbym od 60 platformy, tylko zacząłbym po pierwsze od zerowej, a po drugie, nie dość, że zacząłbym od zerowej, to jeszcze do tego 60 poziomu nie dostałbym doświadczenia. Okej, okay, steel, stalowe, to jest chyba steel, nie wiem jak czy to przeczytać steel, bo steel to syty i lily, można by napisać. A to jest, ciekawe jak to się czyta w sumie. Ciekawe jak to się czyta. Wklepałbym sobie teraz w translatorze, bo tam można odpalić opcję czytania, ale nie zrobię tego, ponieważ ponieważ i tak nie usłyszę, bo ja nie mam słuchawek. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale jak wy często słyszycie dźwięk z gry, to ja tego nie słyszę, bo nie mam słuchawek po prostu. Ja widzę na suwaku mniej więcej, jak głośno jest gra w programie, którym nagrywam, ale jakby samego dźwięku z gry nie słyszę. Czasem, jak wiecie, jak dźwięk z gry jest dosyć istotny, to po prostu używam słuchawek. Ale nie jestem zwolennikiem słuchawek. Znaczy, powiem wam tyle, ja tyle słucham muzyki na słuchawkach, że po prostu im dłużej trzymam słuchawki w uchu, tym bardziej to jest dla mnie niezdrowe. Dlatego nie jestem jakby ten... Staram się tutaj... ograniczać. Ktoś powiedziałby, że mogę przestać słuchać muzyki. No, też prawda, ale to nie jest takie łatwe. Ciężko, okropnie ciężko. Dobra, wow, od razu 20 poziomów mogłem kupić? No dobra, teraz będziemy mieli spory przeskok. No, minusem jest klasycznie to, że nie mam energii i many, więc nie mam też jak tej energii w miarę szybko odnowić. Przydałoby mi się tutaj znaleźć jakieś perpetuum mobile, które by mi pozwoliło... Wow, razy 10? Co to jest? Dodaję 3% szansy na znalezienie bonus golda. Ha! Huge click when activated, czyli kiedy aktywujecie huge clicka, to on powoduje, że co 20 kliknięcie jest jakby tym huge clickiem przez następne 100 kliknięć. Czyli jak macie 50 huge clicków, znaczy 5 huge clicków, 50 huge clicków, się już rozpędziłem. A to chyba nie wszystko tu było. Musieli coś dorobić, wiecie? Small clicks to były. O, tutaj mamy coś, co mi zwiększy haste. Jest w drodze do tych small clicksów, ale właśnie nie wiem, po co tu pójść. Na pewno, no, haste, pod haste zawsze warto iść, więc sobie pójdźmy pod to. O, 101 kliknięć już mamy, fajnie. No i patrzcie, nic z haste'em, nawet w randomowych statystykach. To ja lecę gold received, chociaż w sumie przy mojej szansa na krytyk 13%, więc... jaką jest moc tego krytyka? Critical damage. Okej, okay, o, razy 4 aż. Okej, okay, dobra, no, ja to w sumie ten critical damage mam też spoko. To była czasowa strefa, którą bardzo szybko pokonaliśmy. Dobra, no jeśli chodzi o manę, to jeszcze trochę i muszę nazbierać, żeby tu cokolwiek zrobić, zaszaleć. Powiem wam, że będę musiał częściej nagrywać te odcinki, bo ostatnio właśnie rzadko są te odcinki z Clicker Heroes dwójeczki. Ostatni materiał był 1 września, no i właśnie sporo widziałem, że się stęskniliście, więc nagrywamy sobie oczywiście kolejne odcineczki. To nie ma tak, że się seria skończyła czy coś takiego. Dążymy tutaj, myślę, że najpierw 10 świat, a potem całe drzewko umiejętności. Nie no, trochę czasu by mi to zajęło. Ale może warto. Nie no, myślę, że to jeszcze zważając na to, że to jest beta i wiecie, stracę ten zapis, to już w ogóle nie ma co też tak szarżować z tą serią. Trzeba poczekać, aż gra wyjdzie oficjalnie. To wtedy wiecie, będę miał pewność, że nie stracę po prostu zapisu. Dobra, 67. Tu jeszcze sobie trochę poulepszamy. Okej, okay, no w sumie do kolejnego mamy... Okej, okay, E69... O, już mamy. Już mamy ten. Super, total mana, treasure chest, szansa na treasure chest. Ile ja mam tej szansy? Trochę już jej wyklikałem chyba. Szansa na treasure chest 12%. Jejku, to jest... Ja pójdę pod... Co tu mam?
Nie, wolę pójść pod energię w takim razie. Mogę pójść pod manę, mana też by się przydała. Odpaliły się te big clicks i od razu poleciało wszystko do przodu. Dobra, ulepszamy sobie teraz. Myślę, że tutaj na setkę. No i super, zyskaliśmy bardzo dużo damage'a w tym momencie, bo tu jest, nas to jest chyba razy 15. Nie, już nie pamiętam, ale chyba coś koło tego, więc spoko. Więc bardzo, bardzo spoko. Pyk, razy 10 sobie tu odbieramy. O, jest 5, 5 do haste'u, 5%, więc fajna, fajna sprawa. Ciekawe, ile wtedy będziemy mieli kliknięć. Kupimy sobie ten itemek i chyba będziemy kończyli dzisiejszy odcinek, wiecie? Tak mi się wydaje. Ile mamy teraz? 106 kliknięć. O, trochę zyskaliśmy, fajnie, fajnie. 70 strefa, zaczynaliśmy chyba od 30 ten odcinek, może się mylę. Ale chyba od 30, więc tak jak widzicie, idzie nie najgorzej. Piąty świat sobie, pewnie kolejny materiał będzie, jak już będziemy w środku piątego świata. Cóż, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście przypominam o zostawieniu po sobie pozytywnej oceny, to bardzo jest ważne, to jest po prostu ważne. Trochę się dzisiaj rozgadałem na tematy takie około, w sumie no, niekoniecznie związane z Clicker Heroes, takie bardziej o moich początkach, ogólnie o YouTubie. Mam nadzieję, że mimo wszystko tam nie przeszkadza. Wiem, że niektórzy z was bardzo lubią, jak ja odbiegam trochę od gry i opowiadam o różnych innych rzeczach. Cóż, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Widzę, że w sumie nawet nie wyszedł taki krótki, bo 21 minut, co jak na Clicker Heroes wydaje mi się naprawdę fajnym wynikiem. Dobra, o, jeszcze tu razy 15 jest do kupienia. No, w to Clicker Heroes to można grać i grać, naprawdę. Co chwilę jest coś do kupienia. Ile jest coś do kupienia? Energia, ale te bonusy tu mam ciągle tak beznadziejne. Mam mało po prostu itemów z hejstem. Dobra, kończymy, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I cóż, do następnych materiałów. Cześć!